Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. A wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma tu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie Ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Serdecznie witam pastora w naszym studio. Witam, dzień dobry. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie Hiob, pewien sprawiedliwy człowiek, jaki żył kiedyś na ziemi, który jednak smagany był cierpieniem, jakby sam był grzesznikiem i złoczyńcą. Pewnego dnia nagle, bez żadnej zrozumiałej dla niego przyczyny, zaczynają spadać na niego nieszczęścia. Najpierw koczownicy rabują mu stada wołów i oślic, zaraz potem pioruny wybijają mu owce i sługi, potem chówce aramejskie uprowadzają wielbłądy i zabijają pachołków, a w końcu jeden z posłańców przynosi mu tragiczną wiadomość, że pod ruinami powalonego przez wiatr domu zginęło jego 7 synów i 3 córki. Hiob nie wiedział, dlaczego spadły na niego te wszystkie nieszczęścia. My to wiemy dzięki informacjom umieszczonym w prologu. Wynika z niego, że Bóg, narzucone przez szatana podejrzenie, postanawia sprawdzić, czy Hiob jest mu wierny z czystej kalkulacji i wyrachowania, czy też służy mu z głębszych pobudek. I tu nasuwa się pierwsze pytanie. Dlaczego Bóg poświęcił ludzkie życie, aby udowodnić szatanowi, że ten nie ma racji? Po co Bogu ten powód do chwały, zbudowanej właściwie z cierpień innych? No i czy w ogóle Bóg musi cokolwiek udowadniać szatanowi? No, padło wiele pytań. Cierpienie tego człowieka jest naprawdę tragiczne i wywołuje wiele refleksji, wiele pytań. Dlatego, że z cierpieniem spotykamy się na co dzień. Cierpienie nas dotyka. Cierpienie dotyka naszych najbliższych. Stąd kwestia cierpienia jest zawsze aktualna. Polemizowałbym z niektórymi sformułowaniami, które już tutaj padły. To prawda, że Pan Bóg sprowokował dyskusję i zdarzenia, które później owładnęły, które ogarnęły Joba i jego los. Ale wydaje mi się, że Bogu bardzo zależało na tym, aby ukazać, że ziemia nie jest w całkowitym władaniu szatana. Że na tej ziemi są ludzie, którzy bez reszty należą do Boga. Bóg ciągle pokazywał, że chociaż szatan zagarnął tę ziemię, zawładnął, podbił sobie, zniewolił, to jednak na tej ziemi znajdują się ludzie, którzy są wierni Bogu. I w zasadzie, gdyby szatan przyznał Bogu rację, że tak jest, to ten sprawdzian nie musiałby nastąpić. Szatan w swojej przewrotności jednak rozumował tak, że wszyscy kierują się podobnymi pobudkami, jak on w swoim już zdeprawowanym charakterze. I zawsze coś za coś. Więc kością niezgody były takie bluźniercze odczucia szatana, które zniesławiały i Boga, i człowieka. Dlatego Bóg dopuścił do tej próby. On dopuścił, proszę zauważyć, że szatan wychodzi z taką propozycją. Więc czy za nic Hiob czci Boga? Czy ty nie okoliłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk błogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci będzie w twarz złorzeczył. Rzekł Jahwe do szatana:
oto cały majątek jego w Twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Jahwe. No właśnie, i skoro Bóg wiedział, że Hiob jest sprawiedliwy, to dlaczego oddał jakby życie Hioba w ręce szatana? Dyskusja, która się toczy między szatanem a Bogiem, nie jest dyskusją w cztery oczy. W księdze Hioba w 1 rozdziale i w 6 wierszu czytamy: zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Jahwe, że i szatan też poszedł z nimi. Ja w tych tekstach odczytuję istnienie jakiegoś gremium. Prawdopodobnie inteligentne osoby z każdego zamieszkałego świata przybywały przed oblicze Boże, tworząc jakieś takie kolegium, na którym rozpatrywano jakieś kwestie, jakieś sprawy. I na tym spotkaniu szatan stwierdził, że ludzie, którzy przebywają na ziemi, służą Bogu tylko interesownie, że nie są owładnięci jakąś ideą dobra, sprawiedliwości, prawości, ale po prostu kalkulują sobie, co im się tylko opłaca. I dlatego trwają przy Bogu, bo Bóg ich otacza, w innym miejscu czytamy, zakłada obóz anioł pański wokół tych, którzy się go boją. I szatan powiedział tak, oni ci służą tylko dlatego, że mają w tym interes. To było oszczerstwo nie tylko pod adresem Boga, ale całego rodzaju ludzkiego. Księgę Hioba bardzo trudno nam zrozumieć, jeżeli nie popatrzymy na nią przez pryzmat wszystkich 66 ksiąg Pisma Świętego. I Bóg ma swój współudział w cierpieniu rodzaju ludzkiego. Bóg ma? Jaki ma współudział Bóg? Bóg ma taki współudział, że aby nigdy nie powtórzyły się cierpienia Hioba, jego Syn, Jezus Chrystus, oddał za rodzaj ludzki życie. Więc Bóg, powiedziałbym w ten sposób, ponieważ Bóg nie jest tylko taką osobą obojętną, postronną, która się przygląda temu. Tak bym to sformułował nieładnie. Bóg nie jest kibicem, który wpatruje się w losy ziemi. On jest zaangażowany przez to, że on poświęcił Syna. Że on cierpiał razem z Jezusem Chrystusem dla ratowania człowieka. Ale gdyby w pewnym okresie losów ziemi wszyscy ludzie opowiedzieli się za szatanem, jego sukces byłby bezsprzeczny i ziemia by przeszła w jego władanie. Ja nie wiem, czy w tym okresie czasu nie nastąpiło do takiego przesilenia, że spośród nielicznych Hiob zasługiwał tylko na miano takiego, który jest wierny Bogu. Bo szatan chodził sobie po ziemi jak po swoich dobrach. Oglądał je. On używa tutaj takie zwroty, mówiąc, że okrążałem ziemię, które używali gospodarze wielcy, którzy oglądali swoje włości. On zaczął się czuć jak u siebie w domu, a Bóg nigdy nie zrezygnował z ziemi jako ze swojej własności i chciał pokazać, że są ludzie, którzy przylgnęli do miłosierdzia i do sprawiedliwości. Bezinteresownie. Pokazać komu? Pokazać Radzie Niebiańskiej. Wyobrażam sobie, że jest w niebie swobodny dostęp do informacji, że rozmowa między szatanem a Bogiem obiegła cały wszechświat istot rozumnych, że wzmogło się zainteresowanie ziemią. Być może ziemia już uległa takiej degeneracji. Zresztą my wiemy, że takie były okresy, w przedpotopowym okresie, w okresie hananejskich tych walk, że powstawał może w stosunku do ziemi nieprzychylny, potworny klimat. A szatan chciał pokazać, no właśnie, oni są już wszyscy moi. Oni są tak zbrukani, że oni należą do mnie. Odejdź od nich, Boże. A Bóg powiedział nie. Tam są tacy ludzie, na przykład Hiob, którzy opowiedzieli się za mną bez reszty. Tutaj pastor sugeruje, że było to konieczne, ale właściwie dlaczego to doświadczenie Hioba było konieczne? Wierzę, że Boże działanie jest bardzo celowe. Ja nie jestem w stanie uchwycić tej zależności, że ona była absolutnie konieczna. Wiem, że w Bożej naturze
istnieje tak głęboko zakorzeniona dobroć, że o Chrystusie powiedziano, że nawet małej takiej dobroci ludzkiej, przyrównanej do kurzącego się lnu, on nie rozdepcze, nie zagasi, ale rozdmucha, żeby buchnęła jasnym światłem. Trzciny nie dołamie, prawda? A tutaj mamy do czynienia, przyznaję, z czymś strasznym, z czymś bardzo bolesnym. To nie Bóg sprowadza nieszczęścia na Hioba, ale Bóg niejako się odsuwa. Bóg tą ochronę zdejmuje z Hioba i szatan zaczyna eksperymentować z Hiobem i chce go doprowadzić do tego, aby bluźnił Bogu. Taki był przecież jego cel i zamysł. Takie słowa włożył w usta żony Hioba, która później powiedziała: bluźnij Bogu. Ja myślę, że niektóre zapisy w Piśmie Świętym mają taki dydaktyczny, pouczający charakter dla następnych pokoleń, dla następnych ludzi. O ile bylibyśmy ubożsi jako ludzie wierzący, gdyby zabrakło księgi Hioba w składzie Pisma Świętego. Ile spotyka się na tej ziemi bólu i cierpienia i nie wiadomo by było, w którą stronę te pretensje, w którą stronę skierować naszą uwagę, kogo potraktować jako sprawcę tego zła. Księga Hioba nam właśnie wyjaśnia. Księga Hioba też polemizuje z stwierdzeniem, które się rozpowszechniło, rozpanoszyło i ono zawsze jakoś gdzieś głęboko tkwi w świadomości ludzkiej. Prawdopodobnie człowiek przychodząc na świat ma trzy kategorie wszczepione. Kategorię przestrzeni, kategorię czasu i zasadę przyczynowo-skutkową. I jeżeli coś się dzieje, to musi istnieć logiczny powód tego, prawda? Więc jeżeli człowiek wierzący, który jest przy Bogu, jest zmagany, otrzymuje razy i w końcu ginie, to znaczy, że ściągnął na siebie niełaskę. Jest to wystarczający powód, aby w umyśle człowieka powstała taka myśl, takie przemyślenie i ostatecznie załamanie i powiedział by sobie człowiek, no koniec, jestem przez Boga odrzucony, zawiniłem w czymś, nie spełniłem wysokich standardów Bożych. Gdy tymczasem Księga Hioba nam mówi o tym, że może być inna, niespostrzegana przyczyna zła, cierpienia, która nie musi mieć nic wspólnego z naszą nieprawością, a ma wiele wspólnego z naszą prawością. O Ablu powiedziano, że był prześladowany dlatego, że jego uczynki były dobre. W Piśmie Świętym mamy dwa wątki, że często cierpienie sprowadza na siebie człowiek sam swoją nierozumnością. Ale w Piśmie Świętym też mamy przedstawiony kolejny powód nieszczęść, gdy ludzie przebiorą jakąś miarę, gdzie już Boże apele o prawość, o nawrócenie się są nie tylko, że zaniedbywane, ale wyszydzane, to spotykamy się właśnie z karzącą ręką Boga. Jest to prawda absolutna. Ale też w Piśmie Świętym jest przedstawiony trzeci wariant, że mogą ludzie prawi, uczciwi, mogą cierpieć na przeróżne choroby, mogą mieć potworne nieszczęście jakieś w domu, być z całą bezwzględnością prześladowani przez szatana. Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś w wypowiedzi Jezusa Chrystusa zabrzmiał taki straszny wątek, że szatan wyprosił sobie, aby was odwiewał, jak się odwiewa pszenicę od plew, prawda? Ale ja modliłem się za tobą, żeby nie osłabła wiara twoja. Sądzę, że Bóg nie wchodzi w żadne układy z szatanem, nie współpracuje z szatanem. Ale zezwala. Ale zezwala. Z tego wynika, że nieraz zaistnieją takie okoliczności, że
szatana argumentacja jest na tyle bałamutna, że doskonałe istoty niebiańskie zastanawiają się nad nią głęboko i myślą, ile jest w tym racji. I Bóg, obdarzając istoty rozumne wolną wolą, stwarza warunki nieskrępowanej dyskusji i szatan nieraz sformułuje tak zarzuty, sposób pozornie prosty, że Pan Bóg, dając wolną wolę, musi również pozwolić na pewną sferę czynu. I wyobrażam sobie, że gdyby nie była ta część aniołów, która nie wiedziała, za kim się opowiedzieć, gdyby tu na ziemi nie istniała grupa ludzi, która nie wie, za kim się opowiedzieć, to takie eksperymenty nie byłyby potrzebne. Dla mnie wielce pomocną jest wypowiedź, którą sformułowała adwentystyczna pisarka Ellen White, że ostatnie nici sympatii między istotami rozumnymi innych światów, a szatanem, zostały zerwane wtedy, gdy szatan ludzkimi rękami zamordował swojego stworzyciela na krzyżu. On chciał udowodnić, że Hiob postępuje tylko w sposób interesowny, że nie nadaje się w ogóle do Towarzystwa Bożego. Szatan chciał jakieś wytworzyć przesłanki do tego, żeby wszyscy uznali Boże, no zostaw ich, oni w zasadzie się wszyscy opowiedzieli za Lucyferem. Oni wybrali inną moralność, inny świat, inne zasady. My jesteśmy o wiele bardziej bogaci, dlatego że my to przeżywamy i my to wiemy. Ale były takie istoty, które znały zło z teorii i po prostu jeszcze szatan zachwalał to zło tak interesująco, że wydawało się, że niektórzy sobie właśnie wybrali zło. I najbardziej sprytnym ze wszystkich to jest Io. Bo umie on jednocześnie ściągać łaski Boże, a tak naprawdę w głębi serca to on jest największy obłudnik i ten, który lgnie sobie do zła. I spełnia taką misję, którą byśmy powiedzieli, że pokorne ciele dwie matki się. I Pan Bóg dopuścił do objawienia się właśnie charakteru Hioba. Charakter człowieka najlepiej się objawia w krańcowych, w tragicznych warunkach. Z punktu działania szatana to wygląda to tak. Zjodłem prawie wszystkich. Nielicznie zostali. Wśród tych przyjaciół dostrzegamy wiele prawości, ale właśnie grzeszą tym, że uważają, że wszelkie zło musi mieć taką racjonalną przyczynę wynikającą z nieprawości tego, który cierpi. Ale Hiob okazał się tym człowiekiem, który jest wierny Bogu nawet wtedy, gdy nie rozumie woli Bożej i nie rozumie prowadzenia Bożego. On tam się wyraża taką myśl, chociażby mnie zabił, to mu ufać będę. To jest gigant wiary, któremu ideały sprawiedliwości, dobroci Bożej tak się spodobały, że przylgnął do nich zupełnie. A może to dowodzi tylko jednego, że większość ludzi nie była w stanie tych ideałów spełnić, Bożych ideałów. No, jeden znalazł się taki. Grzeszny człowiek ma takie wewnętrzne rozdarcie, że wiele popełnia złego, a dąży i marzy o czymś lepszym. Paweł powiedział, że dostrzega w sobie jak gdyby dwa prawa, które rządzą jego ciałem. Umysłem lgnie do Boga, a ta jego grzeszna natura właśnie ulega grzechowi. Tak więc Hiob jest tutaj osobą, która nie tylko trwa przy Bogu swoim umysłem, ale on został przekonany do Bożych praw i do Bożych racji. Wydaje mi się to niezwykle istotne.
Chciałbym również wprowadzić wątek, który naświetla Boży punkt widzenia. Bóg nigdy nie zsyła na człowieka doświadczeń, które by przekraczały jego możliwość zniesienia ich, jeżeli swoją ręką trzyma rękę Boga. Taka jest obietnica Pisma Świętego. Że nawet różne pokuszenia, które przychodzą na człowieka, to mogłyby być przezwyciężone, gdybyśmy trwali przy Bogu. No, weźmy na przykład wielu alkoholików, narkomanów, ludzi uzależnionych od seksu, czy nawet przestępcy, którzy nie potrafią dać sobie rady i ten ciężar okazał się dla nich zbyt wielki. Znam zbyt wiele przykładów, gdzie ludzie właśnie z dna, z tych poszczególnych kategorii, które tutaj pan redaktor był uprzejmy przedstawić, oni się wyrwali ze zła. Znam osoby, które były na dnie pijaństwa, gdzie całe rodziny cierpiały. Rodziny, które ich kochały, a w końcu mówiły do nich: odejdź od nas, bo nas zniszczysz. I znam osoby, które modliły się całą noc o pomoc Bożą. Jest taka książka wydana przez anonimowych alkoholików pod tytułem Uwierzyliśmy. Opisany jest tam przykład osoby, która chciała popełnić samobójstwo, ale nie miała odwagi pociągnąć za spust. Zaczęła bluźnić Bogu i krzyczeć, mówi, gdybyś był, to byś mi dał siły pociągnąć za spust. I wtedy Bóg wkroczył w jego życie. Polecałbym tą książkę dla tych, którzy uważają, że Bóg jest takim nieczułym eksperymentatorem, który przygląda się cierpieniu ludzkiemu. Nie jest tak. Ale my musimy zwrócić się do Niego z całą siłą. Bóg nie zostawi żadnego człowieka. Bardzo trudno nam wejść w położenie każdej osoby i rozstrzygnąć, jakie jest jej podejście właśnie do swojego problemu. Ja tylko wiem, że jest możliwe zwycięstwo z Bogiem. I zgadzam się z tym, że wiele ludzi przegrywa. Totalnie przegrywa swoje życie. I Hiob, gdyby nie trwał przy Bogu, też by przegrał swoje życie. Ale jego absolutna taka determinacja, złożenie wszystko na jedną kartę, oddanie Bogu, to mnie urzeka. Kiedyś biskupa smyrneńskiego Polikarpa złapał tłum i przywiódł do amfiteatru smyrneńskiego i chcieli jeszcze jedno mocne wrażenie. Chcieli albo upokorzyć Polikarpa, albo go spalić. Ten namiestnik tej krainy zwrócił się do Polikarpa i powiedział: no proś lud o łaskę. Polikarp wiedział, że są to daremne zabiegi, że ci ludzie przyszli się tutaj zabawić. Więc padła propozycja, mówi, no złożecz Jezusowi, a wyjdziesz. A Polikarp tak pięknie powiedział: 80 lat służę mojemu Panu i nic złego mi nie uczynił i miałbym mu złorzeczyć. Być może w Iobie była zakorzeniona ta sama głęboka myśl. Tyle lat mu służę, tyle lat z nim chodzę w przyjaźni i zawsze była między nami zgoda. Co się teraz stało? Nie wiem, nie rozumiem, ale ja mu ufam. Nieraz między przyjaciółmi zaistnieją jakieś nieporozumienia, jakieś niezrozumienie, ale ta przeszłość jest takim wielkim kapitałem, że nie pozwalają, nie dopuszczają myśli, że mogą być skłóceni. Powiedzą, jakieś nieporozumienie zaszło. My to wyjaśnimy, my się spotkamy, my porozmawiamy. Jeżeli takie cierpienia na nas przychodzą, to pamiętajmy, że coś się dzieje, coś poza naszym postrzeganiem. A do Boga możemy powiedzieć, my Boże się z Tobą spotkamy, ja Ci ufam. My sobie kiedyś porozmawiamy. Ja nie wiem, jaki sens ma moje cierpienie, ale Ty wiesz, Boże. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 8-9 wierszu, czytamy wypowiedź Pawła,
który miał całą listę cierpień swoich i swoich ułomności, swoich kłopotów, swoich trudności. I on nie demonstrował tego, ale w pewnym momencie powiedział tak: zawsze znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. I Hiob był z tej samej gliny, co Paweł. I wyobrażam sobie, że taki jest ideał chrześcijański. Nie taki koniunkturalny, że zmieniam się, bo się okoliczności zmieniają i odchodzę od Boga, bo coś mi się tam w plonach pogorszyło. Ale my musimy wiedzieć, z kim myśmy się związali. I jakie nieraz są potężne boje poza naszym spostrzeganiem, ponad naszymi głowami. Jest taka teoria, która mówi, że najgorzej walczyć ze straceńcami. Jeżeli są zadania prawie niewykonalne, to wybiera się ludzi, którzy nie mają nic do stracenia. Ale w zamyśle straceńców jest raczej ta myśl sformułowana, że oni są na takich pozycjach, że i tak zginą. I w zasadzie ich działanie może polepszyć sytuację, ale już nie pogorszy. I szatan jest właśnie w takiej sytuacji, on sobie zdaje sprawę, że on na krzyżu przegrał. On na krzyżu tak objawił swój charakter, że Bóg mógłby go w tej chwili zlikwidować i każdy by rzucił się do stóp Bożych i powiedział: sprawiedliwy jesteś, o Boże. Ta istota, która szermowała takimi argumentami, które i nas usidlały, jest od początku do końca zła. Ona zawsze zmierza do zła. Nie można inaczej z nią postąpić, jak ją unicestwić. Jak wiemy, Hiob przeszedł tą ciężką próbę, próbę wiary. Jednak zastanawia mnie tutaj, pastorze, jedna rzecz. Czy można, odwracając sytuację, na tej samej zasadzie przetestować i sprawdzić przywiązanie oraz miłość Boga do człowieka? Czy Bóg przeszedłby taką samą próbę? No bo wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Szatan poddaje w wątpliwość miłość Boga do Hioba, sugeruje, że Boża miłość do Hioba jest oparta na kalkulacji, coś za coś, jest interesowna. Czyli że Bóg błogosławi Hiobowi tylko dlatego, że ten składa mu ofiary, daje dziesięcinę, przestrzega jego praw, śpiewa mu, gra na cytrze, zanosi do niego modły. Jeśli Hiob chce naprawdę przekonać się, z jakich pobudek Bóg otacza go taką troską, niech przestanie to wszystko czynić. Wyobraźmy sobie, że Hiob zgadza się na przetestowanie Bożej miłości, na tej samej zasadzie, jak Bóg sprawdził intencje jego przywiązania. Jak ten test zakończy się? Czy Bóg nadal będzie Hiobowi błogosławił? To jest rzeczywiście ciekawy eksperyment, ale spróbujmy sobie uzmysłowić, że w życiu człowieka nie ma próżni. Że albo jest sfera dobrych uczynków, albo sfera złych uczynków. To nie sposób tak zawiesić myślenie i powiedzieć sobie: nie będę myślał o niczym. Zawiesić swoje życie i powiedzieć: nie będę nic czynił, ani dobrze, ani źle. I zawsze z człowieka wypływa jakiś czyn i można go określić, czy on jest dobry, czy zły. A zresztą Bóg powiedział wyraźnie, że człowiek został stworzony do dobrych uczynków. Tak jest Boży zamysł. I każda istota na tej ziemi została stworzona, aby współdziałała ku powszechnej radości i powszechnemu dobru. Wstrzymanie się w czynieniu dobra jest już złem. Więc Bóg nie może błogosławić złu. Jest to taki myślowy sofizmat, który nas wprowadza w sytuację taką, że no jeżeli Boża dobroć jest taka bezwarunkowa, to będzie on błogosławił. Zresztą tutaj musimy tą kwestię rozważyć jeszcze nieco inaczej. Boże postępowanie jest uzależnione od ludzkiej świadomości. Jeżeli człowiek nie jest specjalnie świadom tych wielkich walk kosmicznych, które się ponad jego głową dzieją, gdy nie jest za bardzo zorientowany w tych sprawach bożych, duchowych sprawach, to on jest ciągle pod
życzliwą opieką Bożą. Pismo Święte mówi, że Bóg spuszcza deszcz na dobrych i na złych, że słońce świeci na dobrych i na złych. Ale jeżeli ktoś z całym rozmysłem wybiera zło i zaczyna tym samym sprzeciwiać się Bogu, zwalczać Jego zasady, to ten człowiek wchodzi w krąg zła i pod opiekę szatana. Byłoby dla mnie zupełnie niezrozumiałe, gdyby Bóg błogosławił tych ludzi. Ale Boża dobroć, sądzę, że i do nich zmierza. On im daje życie. On ich utrzymuje przy istnieniu. Oni z tych powszechnych dóbr korzystają. Ale jaki jest zamysł Boży? Może się nawrócą? Może tak jak Niniwa zrozumieją? My mamy przykłady, że spirytyści, sataniści odchodzą od szatana i zwracają się do Boga. Ci ludzie jeszcze są wyrwani stamtąd i przyprowadzeni do Boga. Człowiek jest dzieckiem Bożym. I tym sposobem żaden akt, żadne prawo nie może zmienić tego układu, tej rzeczywistości. No dobrze, jeżeli jest dzieckiem, to znaczy, że ma ojca. Jak to dziecko może sprawdzić, przetestować, czy pobudki miłości ojca są bezinteresowne właśnie? Na takiej samej zasadzie został przetestowany Hiob. Tak. Myślę, że można tutaj iść tokiem rozumowania szatana. Bo w pewnym momencie on odkrył taką logiczną prawdę. Omawialiśmy pierwszą rozmowę Hioba, ale była również druga rozmowa między Lucyferem a Bogiem, prawda? Tak. I w pewnym momencie szatan powiedział w ten sposób. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Jest jedna stawka najwyższa. Jeżeli w grę już wchodzi życie i ktoś naraża swoje życie, to znaczy, że naraża swój byt, swoje istnienie, swoją podstawową wartość i nie ma większego argumentu na rzecz miłości, jeżeli ktoś dla kogoś poświęca swoje życie. Jeżeli ktoś swój narząd oddaje drugiemu, prawda, swoją jedną nerkę, to czy w tym może być jakieś zakłamanie? No może, bo człowiek jest tak perfidny, że załóżmy, że może. Ale jeżeli by ktoś zrezygnował ze swojego życia i powiedział, że on ten narząd daje temu, ten temu, przekażcie to. Czy ktoś mógłby powiedzieć, ten człowiek się kieruje pragnieniem rozgłosu? No może nie, ale dam inny przykład. Ktoś daje organ własnemu dziecku, a nie odda innemu człowiekowi. Bóg błogosławi Hiobowi, a nie błogosławi tym, którzy nie chodzą jego drogami. Ja myślę tutaj o nieco innej sytuacji. Dla ratowania rodzaju ludzkiego Jezus Chrystus ryzykuje swoim wiecznym istnieniem. A Bóg zgodził się na to, aby Jego Syn urodził się i żeby Go powito w stajni. Żeby Jego pierwszym łóżeczkiem był żłób i żeby był w towarzystwie zwierząt, żeby ścigano Go już od chwili poczęcia, że szydzono z Niego, ale te ostatnie chwile sądzono Go wbrew prawu, biczowano Go, na te ubiczowane ramiona włożono krzyż, 6 godzin wisiał na krzyżu i w największej rozpaczy, nie mając świadomości skuteczności swego działania, bo w końcu został na krzyżu sam jeden z brzemieniem grzechów ludzkości. To mnie przekonuje o miłości Bożej. Słyszałem niedawno taki przykład, gdy syn przyjechał na kontrolne badania, przypuszczam, że na onkologię. Razem ze swoim ojcem, z dorosłym, dojrzałym mężczyzną i przy kolacji ojciec do syna mówi tak, wiedz, że gdyby ode mnie zażądali jakiegoś narządu, ja w tobie dam wszystko. I rzeczywiście możemy się z takimi uczuciami spotkać. Czy wyśmiejemy tą miłość?
Powiem, ona nie jest taka za głęboka, bo on tylko ograniczył ją do swojego dziecka. Ale i to jest potężna, genialna miłość. Ale to jest taka troska o własną kastę, własną klasę. I prawda. W świecie zwierząt też to się zauważa. Niedawno spotkałem się, niedawno czytałem właśnie ten tekst. Mówi, że może ktoś by się zdecydował umrzeć za człowieka sprawiedliwego. A Bóg okazuje miłość swoją ku nam, że gdyśmy byli grzesznymi, On za nas umarł. To prawda, że umarł za swoje dzieci, ale to umierał za te dzieci, które stały u podnóżka Jego krzyża i wołały: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. A innych ratował, siebie nie może ratować. Stąd z krzyża, a uwierzymy Ci. A do innych śmiali się: a krew Jego na nas i na dziadki nasze. On godzien jest śmierci. Kogo wam mam dać? Barabasza nam daj, a tego na krzyż. Ja wierzę, że w dniu Pięćdziesiątnicy nie jeden z tych, który krzyczał: ukrzyżuj Go, później powiedział: mężowie, co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? Taka jest właśnie natura człowieka, takie wewnętrzne rozdarcie. Dzisiaj jesteś innym człowiekiem, jutro innym, pojutrze jeszcze innym. Każdy dzień tworzy nową rzeczywistość i nowe wyzwania i nowe postawy. W każdej chwili możesz się zmienić. Szatan liczył na to, że Hiob się zmieni. A Bóg wiedział, że Hiob się nie zmieni. Że Hiob ma tą cząsteczkę miłości i prawości Bożej, która tkwi w nim jako w ojcu Hioba. Prawda? Tym Ojcu Niebiańskim. Wydaje mi się, że Bóg przeszedł ten test. Gdy porównujemy, co miał do stracenia Hiob, a co miał do stracenia Bóg, to widzimy, że Bóg miał więcej do stracenia. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeden paradoks. Gdy Pan Bóg powiedział tak: oto cały majątek jest w Twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. To szatan tą kategorię majątku, bydląt, kóz, wielbłądów wliczył i dzieci. Nie dostrzega specjalnej różnicy między kozą a córką i synami, prawda? I tu ten szatan swoim postępowaniem pokazuje taką podłość. Po prostu deprawacja natury szatana jest tak głęboka, że on jest ślepy na niektóre oczywiste kategorie. Jemu się zacierają kategorie rzeczywistości. Logicznie biorąc, jest to inteligentna istota, ale my wiemy, że emocje i nienawiść potwornie zaślepia. Więc co tracił Hiob? Te dobra tutaj przemijające? Ile lat żyje koza, wielbłąd? Nawet dziecko? Ale Bóg, Jezus Chrystus, naraził na wieczną utratę dobra, które mu przysługiwały z racji swojego bytu boskiego na wieczność. I Job narażał swoje życie tutaj ziemskie. Jezus Chrystus naraził swoje życie wieczne. Bóg pokazał, że On jest gotów dla ziemi poświęcić wszystko. Gdy widział Abrahama, który dla Boga jest gotów złożyć ofiarę ze swojego, tak jak Bóg mu to wyartykułował, swojego jedynego syna, którego miłujesz. A nie jest to przerażające? Wymaganie nawet w myśli czegoś takiego? Ale może znowu byśmy musieli spojrzeć na tą walkę, która wierzę bezustannie się dzieje gdzieś tam ponad głowami naszymi. Szatan jest przedstawiony właśnie jako oskarżyciel, który ciągle oskarża. Teraz może wprost do Boga. Może oskarżać i szydzić i śmiać się i pokazywać grzechy nasze. Ja wierzę, że sprawiedliwość Hioba też polegała na tym, że on sprawował ofiary za swoje grzechy. Ja nie wierzę w bezgrzeszność Hioba. Ja wierzę w tą bezgrzeszność, która się zasadzała na systemie ofiarniczym. Czytamy o tym, że on nawet za swoje dzieci składał ofiary. Mówi, bo może coś tam w płochych rozmowach coś tam zgrzeszyli. My musimy się zgodzić z tym, że
oddając się Bogu w Jego ręce, Paweł to pięknie sformułował, że jesteśmy rycerzami, żołnierzami Bożymi. Żołnierz nie zawsze orientuje się w planach generalicji, ale i ufa i wypełnia. I cały nieraz sukces na tym polega, prawda? Zorganizowanych działań. Okazuje się, że często właśnie ludzie nie rozumieli postępowania Bożego. Byli załamani. Bóg odnosił zwycięstwa i sukcesy, a ludzie myśleli, że spadały klęski na nich. Gdy Jezus Chrystus został ukrzyżowany, to apostołowie byli zdruzgotani i mieli totalna klęska, a to był największy sukces Boży. Jeżeli będziemy chcieli wszystko dokładnie zrozumieć, aczkolwiek Paweł nas zachęca, że wiara wasza winna być rozumna. Ale właśnie rozumność polega na tym, że w pewnym momencie my chwytamy te zasady, że nasze zaufanie powinno być ponad jakąś logiczną spójność i zrozumienie danej sytuacji. To jest normalne, że dopiero z pewnej perspektywy lepiej się ocenia niektóre zdarzenia. I później dopiero pisali hymny miłości o ofierze Jezusa Chrystusa, hymny o Jego zmartwychwstaniu, prawda? A w doraźnie to były klęski. Tak samo Abraham miał straszne klęski. Ma za 3 dni zabić syna swojego. Hiob miał potworne klęski. I epilog księgi Hioba jest naszą niebiańską nadzieją. Hiob tutaj w tej historii wydaje się być takim mimo wszystko szczęściarzem, któremu później w dwójnasób Bóg błogosławił, przydał więcej jeszcze dzieci, rodzina, więcej owiec. Jak czytamy, Hiob umarł syty dni. I tu Hiob na tle tych cierpiących ludzi, do których chrześcijanie przychodzą i mówią, kiedyś Bóg cię weźmie i będzie życie wieczne w niebie i tak dalej, wydaje się być takim mimo wszystko szczęściarzem. Cierpienie jest takim wielkim przemieniem, że każdy ma prawo oczekiwać, aby to ustało, żeby się zmieniło, żeby się odmienił jego los. Pismo Święte przedstawia nam takie przypadki i zdarzenia z życia. Rzeczywiście bywają takie odmiany, ale nieraz i nie ma takich zmian. Prawda? W zasadzie nas w doświadczeniach Hioba, przynajmniej mnie, bardziej interesuje ten początek. Ale wyobrażam sobie, że gdybym był osobą obłożnie chorą, to bardzo bym zwracał uwagę na ten koniec, na to szczęśliwe zakończenie. Podejrzewam, że Bóg taki spokój duszy wprowadził w myśli, w serce Jana Husa, że ta miłość do Boga i to przeżywanie łączności z Nim przytłumiło ten ból i te cierpienia fizyczne. A Hus śpiewa i ludzie, którzy byli w otoczeniu, powiedzieli, że nikt tak nie umierał jak Jan Hus. Gdy Szczepan był skazany na śmierć, to gdzieś szeptał, ale na tyle, że wszyscy, do wszystkich dotarło, Boże, nie poczytaj im tego za grzech. Czy dostając razy bolesne kamieniami, można się modlić? Więc myślę, że powinniśmy w naszych cierpieniach, w naszych trudnościach powiedzieli, Boże, niech się dzieje wola Twoja, a proszę Cię, daj mi siły przejść przez ten ból, przez to cierpienie. Gdy na areny rzymskie wybiegali chrześcijanie, gdy klękali, gdy śpiewali pieśni, gdy jedni ginęli, a tam gdzieś spod ziemi, z tych lochów, amfiteatrów, dobiegały pieśni ku czci Bożej, pieśni deklarujące dozgonną więź z Bogiem. To było coś nadzwyczajne. To burzyło stary porządek i tworzyło nową erę chrześcijańską. Nie działo się to wskutek przyrodzonych możliwości człowieka, ale tak wielkiego wspomagania Boga w cierpieniu, że oni coś takiego dokonali. Więc gdy nawet przychodzi na nas cierpienie, to powinniśmy do Boga się zwracać z taką prośbą, Boże,
daj mi przejść przez to i pozwól, żebym nigdy Twojej dłoni nie opuścił. Tutaj jednak istnieje pewien paradoks, ponieważ na wielu kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, zapisane są obietnice, że jeżeli człowiek będzie wierny Bogu, będzie mu posłuszny i chodził jego drogami, to Bóg o niego zatroszczy się, będzie się nim opiekował i mu błogosławił. Inny jednak głoszony jest pogląd przez apostołów i przez Jezusa, zgodnie z którym ludzie wierni Bogu narażeni będą nie tylko na szykany, poniżenie czy ośmieszenie, lecz także na wygnanie, prześladowania, a nawet śmierć. Jak to właściwie jest z Bożą opieką? Ochrania Bóg swoje dzieci od nieszczęść, gdy są mu posłuszne, czy pozwala im cierpieć tak samo jak tym, którzy nie chodzą Bożymi drogami? Jeżeli przedstawione są teksty mówiące o pomyślności i teksty mówiące o prześladowaniu, to znaczy, że w tym złożonym, skomplikowanym świecie obie zasady są prawdziwe. Bywają czasy i bywają sytuacje, gdy ludzie wierzący doznają szacunku. A bywają takie chwile, gdy się to odwraca i są traktowani jako złoczyńcy, skazani na banicję, na wygnanie, na prześladowanie. Trudno tutaj rozstrzygać każde zdarzenie. Po prostu doświadczenie, nie nasze nawet osobiste, ale to historyczne, pokazuje nam, że rzeczywiście tak jest, że występuje i jedno, i drugie. Jakże to by było piękne, gdyby chrześcijanin, obojętnie czy morze jest łagodne, czy wzburzone, czy tam jest taki sztorm, który wszystko niszczy, potrafił trwać przy Bogu i powiedzieć: Boże, ja zawsze jestem w Twoich rękach. Ja wiem, że ja szkicuję sytuacje idealne. Kiedyś właśnie dzieci powiedziały mi: no nie bądź taki pewny. Człowiek tyle wie o sobie, ile przeszedł, prawda, ile doświadczył. Nie wiem jeszcze, jaki jest los przed nami, jaka jest droga naszego życia. Ale jest też takie piękne powiedzenie w Piśmie Świętym: aż dotąd pomagał nam Bóg. Możemy powiedzieć: z Bożą pomocą przejdę i przez to. A cóż nam pozostało? Co nam pozostało? Rozpacz? Biadolenie? Bluźnierstwo? Bylibyśmy jakimiś masochistami, jeżeli byśmy pragnęli cierpienia na tej ziemi. Każdy z nas pragnie przeżywania radosnych dni, doznania szczęścia, jakiegoś pokoju. Zwróćmy uwagę, że gro nieszczęść, jakie spadają na przeciętnego człowieka, są zgotowane jego własnymi rękami. Szatan nie jest potrzebny do tego, żebyśmy sobie los wytworzyli strasznie przykry. Ale jeżeli wstępujemy na drogę Boga, to niechęć szatana się wzmaga w stosunku do tych osób. I tutaj dochodzimy do tego, do Księgi Hioba, że szatan mówi: tyś go otoczył. To znaczy, że szatan nie raz chciał targnąć się na Hioba, ale on był otoczony, on był osłaniany. I tak ten, który się oddaje w ręce Boże, teraz zaczyna się walka ponad głową tego człowieka. I bywa tak, że gdy ten człowiek dojrzeje do tego poziomu, że powie: Boże, ja Ci życie swoje składam u Twoich nóg. Ja dla Twojej sprawy jestem gotów wszystko uczynić. To jest wielka deklaracja. I musimy się zastanowić nieraz, czy nie wypowiadamy słów takiej deklaracji, takiego poddaństwa Bogu, a później się dziwimy, że się dziwne rzeczy zaczynają dziać w naszym życiu. Jakie dziwne? A może takie, jakie się Hiobowi stały. Zaczyna się walka i Bóg mówi tak: to jest moje dziecko. Ono przylgnęło do mnie do końca. O co jest ta walka? Walka jest o to, że ofiara Jezusa Chrystusa i dobroć Boża mogą tak przeistoczyć człowieka, że on się kwalifikuje do zajęcia tego miejsca w niebie, które szatan stracił. A Bóg wie, że rozwój zła, rozwój grzechu doprowadza w ostateczności do totalnego unicestwienia wszechświata.
I walka między Bogiem a szatanem to jest walka autentyczna i Bóg nie obiecał nam, że ona będzie przebiegała bezboleśnie. Będą cierpienia, ale On nas zapewnia, że w trosce o nasze wieczne życie nie nałoży na nas większego brzemienia, aniżeli byśmy mogli to znieść. To nam tylko zapewnił. Myślę, że Boże działanie jest zawsze motywowane wieloma czynnikami, które my nie rozumiemy, i albo niektóre tylko z nich chwytamy. I w ten sposób deformujemy sobie obraz jakiejś rzeczywistości, prawda? Jest mnóstwo obcych naleciałości do natury człowieka. I nieraz usuwanie tego to też boli. Nawet jak drzazgę, to obce ciało wyciągasz, to też boli. Ale w przykładzie Joba wiemy, że bywają też takie bolesne chwile, gdy człowiek jest doskonały, a swoim cierpieniem potwierdza swoją doskonałość. Pamiętajmy, że podłość na tej ziemi osiągnęła takie rozmiary, że mogłaby zrazić wszystkich niebian do człowieka. A Bóg jest tym, który ciągle mówi, nie, oni się kwalifikują do zbawienia. Ja ich chcę zbawić. Oni będą razem kiedyś z nami. I być może, gdy ty cierpisz, pokazuje na ciebie palcem swoim i mówi, to jest dziecko moje. Ja widziałem i znam z historii przypadki, gdy ludzie dla jakiejś idei cierpieli, chodzili w kajdanach, byli poniżani, wyśmiewani, później zwyciężyli, a po jakimś czasie okazało się, że ta ideologia, która zwyciężyła, też zwyrodniała i poszła do lamusa historii, na śmietnik historii. Bo nawet najlepsze idee tutaj na ziemi ludzie tak wykoślawią i wykrzywią, że później powstaje taki namysł. I po co było walczyć o to, jak to i tak nic z tego nie wyszło. A jaka jest idea Boża? A idea Boża jest wieczna. Idea Boża sprowadza się do tego, aby miłość była uczuciem ogarniającym całą wspólnotę inteligentnych istot. I aby panowała sprawiedliwość wyrażająca się w przykazaniach Bożych, w prawach Bożych, a Bóg gwarantuje po usunięciu grzechu i całej tej nieprawości taki byt, jaki On określił na początku, gdzie spojrzał na ziemię i powiedział, że wszystko było bardzo dobre. I objawienie nam tłumaczy, co to znaczy, że było bardzo dobre. Czytamy, i otrzesł ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie, oto czynię wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Bóg wie, że łzy bolą, Bóg wie, że śmierć jest straszna, dlatego mówi, to wszystko przeminie. I w perspektywie wieczności, gdy spojrzymy na ileś tysięcy lat grzechu ziemi i w tym nasz epizod naszego cierpienia, to skłonimy się przed Bogiem i powiemy, Boże, sprawiedliwy jesteś i dobry i dziękujemy Ci, że tak szybko rozstrzygnąłeś tą obłędną kwestię grzechu. Wtedy będzie takie nasze zdanie, ale tutaj na ziemi, jak dzień po dniu my tkwimy w jakimś potwornym kalectwie, to się męczymy, to nam jest ciężko, prawda? Buntujemy się, ale musimy uchwycić tą wizję Bożą, żeby zrozumieć sens w ogóle cierpienia, czy bezsens cierpienia. Bo raz to jest sens, a raz to jest bezsens, prawda? Ale jest to cierpienie, które jest bardzo często niezawinione. Cierpienie, które Bóg chce właśnie unicestwić i Bóg mówi, że ja otrzę łzę z oczu ich. Tam nie będzie cierpienia, nie będzie bólu. Bóg jest przy nas przez Ducha swojego Świętego. On przeżywa razem z nami, bo każdy dzień na ziemi to jest wielki krzyk cierpienia skierowany do nieba. Chyba jest przykładem, że można bardzo cierpieć nawet wtedy, gdy żyje się zgodnie z wolą Boga. Mimo to nie zwątpił, zachował wiarę. Historia ta niewątpliwie niesie pewne dydaktyczne przesłanie. Hiob ma być przykładem wierności i doskonałej wiary. Ale pastorze, skąd czerpać taką wiarę, jaką miał Hiob? Co wtedy, gdy
Taka wiara najzwyczajniej nas przerasta. Pismo Święte objawia nam tajemnicę tworzenia się, wzrastania wiary. Że wiara rodzi się w Słowa Bożego, ze wsłuchiwania się w Słowo Boże. Ponieważ nie jestem w stanie tak mówić ponadczasowo i ponad jakimiś kategoriami przestrzeni, przynajmniej powiem, że tutaj, w naszym obszarze europejskim, nie ma takich ludzi, którzy by nie mieli dostępu do Pisma Świętego. Ale są ludzie, których nie stać na kupno Pisma Świętego. Sądzę, że mając 30-40 zł, można już pytać się o Pismo Święte. No, ale nie dopóki, zawahamy się. No, 40 zł naprawdę dzisiaj dla wielu Polaków, zwłaszcza tych ubogich, to nie jest taki grosz. To jest być albo nie być ich dzieci. Okazuje się, że regiony, które są bardziej zamożne w Polsce, mniej kupują literatury religijnej, aniżeli te regiony, które są biedniejsze. Jeżeli zrozumie, jaka jest wartość Pisma Świętego, to na pewno znajdą się i środki na to. I na pewno Hiob, zresztą z tekstu, z całych jego wypowiedzi widać głębię zrozumienia spraw Bożych, więc był w sytuacji podobnej do naszej sytuacji, że miał jakieś przekazy Słowa Bożego. Miał przyrodę, która nieskażona, piękna, wspaniała, odkrywała przed nim majestat Bożego stworzenia, dokonania. To budziło podziw i zachwyt nad Bożym stworzeniem. Jest jeszcze jeden, trzeci taki czynnik. My mamy przedstawiony tutaj jeden taki, aczkolwiek rozwleczony w czasie, epizod Hioba. Ale to nie jest cały życiorys Hioba. Być może, jestem pewien tego, miał różne doświadczenia osobiste, wcześniejsze z Bogiem, w którym Bóg ocalił jego życie, w którym doznał, otarł się o Boga. Każdy z nas może wymienić pewne doświadczenia, przypadki, gdzie Bóg mu pomógł. I Hiob tak samo czerpał z tego bogactwa, z osobistego doświadczenia. Jeżeli on mówi, choćby mnie zabił, to mu ufać będę, to ta ufność w jakiś sposób się zrodziła, ukształtowała, rozbudowała. Eno chodził z Bogiem, też ta ufność się rozbudowała. Każdy mąż, każdy patriarcha przedstawiony miał doświadczenia, w którym ta ufność narasta. I ona doszła już do takiego poziomu, że był w stanie przejść przez tą zwycięską próbę wiary, którą mu rzucił pod nogi nie Bóg, a szatan. I tak się budowała również wiara i ufność Hioba. I w końcu Bóg mógł podjąć rozmowę z szatanem. Widziałeś sługę mego Hioba? Jeżeli jest jakaś osoba chora, cierpiąca, niepełnosprawna, kaleka i prosi Boga i składa obietnicę, jeżeli wyzdrowisz mnie z tego, to będziesz moim Bogiem, będę Ci służył. No i czeka i nie zdrowieje. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie chcę tutaj stawiać się w roli eksperta i na miejscu Bożym. Z Ewangelii Jana czytam takie słowa, które wyobrażam sobie, są wątpliwym pocieszeniem dla tego typu osób. Kiedyś Tomasz domagał się, że chce zobaczyć Jezusa Chrystusa i włożyć palce w jego ślady po ranach, prawda, w jego blizny. I czytamy, że po 8 dniach Jezus stanął przed Tomaszem i powiedział: proszę, przetestuj mnie, proszę, proszę, jestem do Twojej dyspozycji. Ale na koniec powiedział mu tak: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co to znaczy? Wyjaśnienie tego to znowu jest sięgnięcie w zamysł Boży. Ja nie wiem, na ile my jesteśmy uprawnieni sięgać tak głęboko, żebyśmy się czasem nie obracali w świecie fikcji naszych wyobrażeń, a nie w świecie faktów. Ja nie wiem dokładnie, co to znaczy. Jezus Chrystus tutaj przedstawia nam
że On jest w stanie wszystko uczynić. Pojawić się, uzdrowić. Ale On takie słowa wypowiedział. Tutaj raczej była taka sytuacja, że kilka osób, które powinny być dla Tomasza absolutnie wiarygodne, bo są jego kolegami, żyli razem, spali razem, wędrowali razem. Oni mówią, że myśmy widzieli Jezusa Chrystusa, widzieliśmy Pana. A On tutaj pozwala sobie na wypowiedź, która nie bardzo pasuje. Bóg wysłuchał prośby Tomasza. Bóg tutaj przeciwstawił akt poznania zmysłowego aktowi wiary. I powiedział w ten sposób, że akt wiary jest powiązany z Bożym błogosławieństwem. Proszę zwrócić uwagę, że w drodze do Emaus Jezus Chrystus wyjaśnia sens swojego cierpienia, odwołując się znowu do Pisma Świętego i do proroctw. I On w zasadzie chciał ich wiarę oprzeć tylko na wypełniających się proroctwach Pisma Świętego. W tym dostrzegamy zamysł Boży. Widocznie większa korzyść jest dla człowieka, gdy on prześledzi, wnikać będzie w plan zbawienia i gdy to natchnie go ufnością i zaufaniem do Boga. Jest to Boża droga postępowania. Jest to kondensacja myśli Bożej, planów Bożych, zasad moralnych, która tworzy wizję przyszłości odnowionej ziemi. Bóg powiedział, że bezpieczniejszą sprawą jest czerpać zrozumienie dróg Bożych z tej autoryzowanej księgi, bo nasze osobiste doświadczenia z jakimiś istotami mogą być taką szatańską podróbką. Myślę, że w wiarach Hioba może także w jakimś sensie przerażać, bowiem faktycznie zawiera w sobie akceptację, że Bóg dla sprawdzenia naszej wierności może odebrać życie wielu bliskim nam osobom. Czy pastor zgodziłby się na taką próbę wiary, wiedząc, że może ona kosztować życie własnych dzieci lub innych ludzi? Myślę, że eksperymentów się w nieskończoność nie powtarza. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znowu gdzieś tam szatan się zawieruszył i Bóg pokazuje na współczesnego, świętego, dobrego człowieka. Mówi: widziałeś tam pana Kowalskiego? Jest to mąż doskonały, stroniący od złego. Jest to moje kochane dziecko. Co szatan ma wtedy do powiedzenia? Myśmy to już przy Hiobie przerabiali. Nie będziemy następnych eksperymentów tworzyć, bo szatan totalnie przegrał w tym wypadku. I chwała Bogu za to, że tak rozstrzygnął jednym takim zdarzeniem te wieczne oskarżenia szatana o interesowność człowieka w służbie dla Boga. Ale żałuję się spodziewać, że na koniec, kiedy Hiob już przeszedł tą próbę wiary, wierności Bogu, że Bóg teraz wyjaśni mu powody, dla których cierpiał. Ale nie robi tego, wręcz przeciwnie. Wtedy, kiedy Hiob zastanawia się nad tym, Bóg kieruje jego uwagę na przyrodę, tak jakby chciał powiedzieć, że jaki to jestem wielki, wszechmocny, a ty taki malutki tam, więc nie zadawaj pytań. No, nie wiemy dokładnie, jak powstała Księga Hioba. Tak prawda, tak się kończy. Tak się kończy w księdze, ale nie wiemy, jak się zakończyło w życiu. W każdym razie ta księga została spisana, jak wierzymy, przez Mojżesza, gdy był na pustyni madiańskiej. I być może finałem całej historii Hioba było naświetlenie przez Boga ludziom, w tym Hiobowi może, właśnie tych treści zawartych w prologu. Prawda? I później może nadszedł taki moment, że już tutaj na ziemi Hiob powiedział: aha. Nie jeden powie aha w niebie, ale wielu ludzi już tu na tej ziemi może zrozumieć sens swojego cierpienia,
swoich doświadczeń powie sobie, aha, może nie tak głośno, może gdzieś głęboko w sercu swoim. No Bóg skierował uwagę Hioba na swoje dzieła, na mądrość zawartą w tym, na rozumność, na ład, na porządek. I z tego sposobu zorganizowania celowego chciałbym powiedzieć, że chyba nic nie jest bez powodu. Chcę mu pokazać, że jeżeli coś się stało nawet w twoim życiu, to ma jakiś głęboki sens. Chociaż możesz nie rozumieć, prawda? Chociaż nieraz patrzysz, spoglądasz i tak jak przyrodę widzisz, no coś cię to cieszy, ale żebyś tak wszystko dogłębnie pojął, to nie jest możliwe. Nie jest prawie możliwe. Ale może przy końcu mu objawił ten prolog, a ze względu na zrozumienie całej akcji on został tak zredagowany, że później przeszedł do przodu. Ten prolog nie funkcjonuje niezależnie od całej Księgi Hioba, jest jego integralną częścią i on został włączony w Księgę Hioba i później to zostało zredagowane tak, aby tworzyło to logiczną taką spójność. Bóg jest po prostu jeszcze taką inteligencją, że potrafi podjąć grę na szachownicy, gdy sytuacja jest beznadziejna. Co ta historia Hioba może nauczyć ludzi współcześnie żyjących, przede wszystkim cierpiących? Tutaj Joni jest fascynująca, która w wieku 18 lat złamała kręgosłup, prawda? I przeszła przez bunt, niechęć, niezadowolenie, ale po pewnym czasie zobaczyła, jakim wielkim dobrodziejstwem było jej przeżycie dla tysięcy, setek tysięcy osób, którym ukazała, że można przezwyciężać kłopoty, cierpienia, ból i kalectwo i starać się żyć godnie i uczciwie. To jest też piękne. Ale Księga Hioba, gdyby wypadła z kanonu Ksiąg Pisma Świętego, bylibyśmy o wiele bardziej ubodzy w zrozumieniu tych zdarzeń, które dzieją się nieraz ponad naszymi głowami, gdzieś tam w sferach niebieskich, a toczą się właśnie o zbawienie nasze i o ideały sprawiedliwości i miłosierdzia. Człowiek powinien być bardziej pokorny i skromny i sprawy powierzać w ręce Boże, a samemu sprawować miłosierdzie i pokornie chodzić przed Bogiem swoim. I gdy nawet przychodzą jakieś cierpienia i smutne dni, to on zrobi wszystko, aby w optymalnym czasie, w optymalnych warunkach odmienić los człowieka. To, co przeżyje ludzkość wybawiona z potworności grzechu, gdy Jezus Chrystus przyjdzie i gdy ukrócone zostanie to cierpienie i zło. Nie wiadomo, kiedy Bóg zamierza wyzwolić nas z cierpienia i z bólu, ale On powiedział, że ja myślę o was, o dobrej waszej przyszłości. Ja chcę odmienić wasz los. A ja z doświadczeń swojego życia mogę to powiedzieć. Ja wierzę Bogu, że nie rzuca słów na wiatr.